witam serdecznie. Jak co tydzień miło mi powitać Państwa w Saloniku Politycznym i zapowiedzieć, że dzisiaj goszczą w Saloniku Mariusz Gerej i Agaton Koziński. Dzień dobry panowie i niestety nie mam nowych, świeżych tematów. Nie dowieźli takich. Ten tydzień był tygodniem spełniającym sny obrońców ziemi wyznawców eko, czyli będzie, był to tydzień recyklingu. Agatonie, przepraszam, ale to, że wygrała drużyna piłkarska mecz, nie jest tematem. Jeszcze raz? Ruszyła ekstraklasa, to jest świeże. Wiedziałem, zgadłem, że nie. Tematy polityczne zostały zdominowane oczywiście przez to, o czym rozmawiamy od dawna i niestety nie możemy od tego uciec. No, 14 lutego to jest kolejna data wyznaczona, kiedy rząd ogłosi kolejne przedłużenie obostrzeń. Nie bardzo wiadomo jakich, no bo coś tam troszkę odpuszczono, ale nie wydaje mi się, żeby te, zresztą nie chcę wam sugerować odpowiedzi, ale nie wydaje mi się, że były to zmiany jakieś znaczące. Szkoły w każdym razie nadal są zamknięte. Skoro szkoły są zamknięte, to i rodzice muszą siedzieć w domu z dziećmi. Co prawda podano, że puszczenie najmniejszych, najmłodszych uczniów klas pierwszej, trzeciej do szkół nie spowodowało wzrostu zakażeń, ale też podano, że wykryto dwa wypadki w Polsce wirusa zmutowanego na wzór brytyjski i w związku z tym należy restrykcje utrzymać. Tak poważnie zupełnie mówiąc, czy ktoś jeszcze waszym zdaniem rozumie, do czego mają te restrykcje doprowadzić i czy rząd może liczyć na posłuszeństwo obywateli, skoro nawet w sondażu CBOS-u, a przypomnę, że Centrum Badania Opinii Społecznej ma z reguły nieco inne wyniki sondaży, bo jest jedyną pracownią niezapewniającą anonimowości respondentom, w związku z czym ten silny efekt poprawnościowy się w tych badaniach ujawnia. I nawet w badaniach CBOS-u aż 40% stwierdziło, że jest po stronie, jest za tym, żeby bez względu na ogłoszone restrykcje restauratorzy, hotelarze, właściciele klubów rozmaitych otwierali swoje interesy. Mariuszu. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to wariant brytyjski to prawdopodobnie mamy już od dawien dawna. Natomiast niewątpliwie rząd boi się tej trzeciej fali, która ma nadejść i którą wszyscy przewidują i z którą częściowo walczy już Europa Zachodnia. Niestety, ale popełniono wiele błędów komunikacyjnych po drodze. Ja rozumiem część z nich, jak chodzi o przyczyny tych komunikatów, na przykład pamiętam, jak minister Szumowski mówił, że maseczki niewiele dają, ale wtedy maseczek po prostu nie było, w związku z tym trzeba było tą rzeczywistość trudną ratować. Natomiast tego typu stwierdzenia niestety wracają bardzo szybko do rządzących, kiedy ta sytuacja pandemii się przeciąga. Tak samo jak i minister Dworczyk, który w tej chwili odpowiada za szczepienia, nie wiadomo na jakiej podstawie stwierdza, że będziemy musieli się szczepić co roku, prawda? To pada szereg takich głosów, które są zupełnie niepotrzebne. One są w jakimś takim, znaczy dla mnie osobiście to może wskazywać na to, że rząd jest trochę w takim przerażeniu i nie bardzo wiadomo tak naprawdę, co z tym wszystkim robić. Jakąś taką nadzieją miały być szczepionki, ale przy kłopotach logistycznych ze strony firm farmaceutycznych, no, to się ta perspektywa poradzenia sobie z pandemią się oddala. Z drugiej strony nikt nie chce chyba też brać pełnej odpowiedzialności za to, co się dzieje. W związku z tym te restrykcje to jest takie trochę bieganie od ściany do ściany, próba, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko, prawda? Czyli tu gdzieś poluzujemy, no bo już napięcie zaczyna wzrastać, tu coś poluzujemy. Wynika z tego, że kluczem do restrykcji nie jest wiedza fachowa jakichś ekspertów, specjalistów, którzy zbadali, że o, tutaj transmisja jest taka, tutaj jest taka, na to sobie możemy pozwolić, tu musimy zamknąć, żeby spowolnić. Tylko wszystko jest kwestią lobbingu, tak? Jeżeli się przekona rząd, że nas nie możecie zamykać, bo będzie za dużo tego, zamknijcie lepiej tamtych, no to tak rząd zrobi.
w tym stanie, jak to ładnie powiedziałeś, pewnego przestraszenia? No trochę tak. I, znaczy, pamiętajmy jedną rzecz. Zbliża się, jeżeli wybuchnie u nas trzecia fala przy ilości łóżek zajętych na poziomie 15 tysięcy, 10, 12 tysięcy zajętych łóżek w szpitalach, no to nie skończy się na 26 czy tam 28 tysiącach, prawda? Następna. I to jest ten element, który jest trudny. Z drugiej strony, ja, Rafał, nie mam takiej wiedzy, że to wszystko tak działa, jak powiedziałeś, prawda? Jedynie możemy tylko patrzeć na to, co się dzieje wokół i wnioskować z tego, co się pokazuje w mediach. No, w mediach jest, że najpierw zamykamy coś, później jakieś sklepy budowlane otwieramy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, ja bym tutaj jeszcze tą sytuację pandemiczną odniósł trochę do sytuacji wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, która to też sytuacja nie pomaga w zarządzaniu całym kryzysem. A jeśli pozwolisz... Zwróć uwagę, że nagle zniknął nam pan premier. Nie ma. O wszystkich tych rzeczach komunikuje minister Dworczyk, nie minister nawet Niedzielski, który jest ministrem zdrowia, gdzie teoretycznie za zwalczanie pandemii powinien odpowiadać minister zdrowia, prawda? Więc tam są tarcia wewnątrz, gdzie na przykład można wnioskować, że na przykład, nie wiem, może premier Morawiecki no już nie chce brać tego wszystkiego na własne barki. Może już tam jakieś są plany inne, prawda? Do końca nie wiadomo, ale widać ewidentnie w tym całym zarządzaniu kryzysem, że to ma gigantyczne znaczenie na podejmowanie decyzji. Pozwól, że wrócimy do tego wątku, ale Agaton tutaj kiwał przecząco głową, kiedy przedstawialiśmy ogólnie diagnozę, więc pewnie się najpierw z tym nie zgodzi, a ja potem opowiem o sławnym dowódcy Czapajewie, bo mam takie skojarzenie. Ale to za moment. Słuchamy. Tak, bo tutaj już zostanę, bo to pamiętam moją poprzednią audycję tutaj u Rafała i zostałem ogłoszony wyznawcą świętego lockdownu. No owszem, znowu będę wyznawcą świętego lockdownu, ale koniec z rzędem temu, kto pokaże lepszą metodę na walkę z koronawirusem, bo słabością całej rozmowy jest to, że cały czas nie wiemy, jak tym koronawirusem zarządzać. Mateusza Morawieckiego nie ma, moim zdaniem dlatego, że jak każdy lider chce się kojarzyć z dobrymi wiadomościami, a w kwestii koronawirusa dobrych wiadomości nie ma żadnych, bo szczepionki miały być sukcesem, a też są co najwyżej sukcesem odłożonym w czasie, bo póki co to wszystko startuje szalenie wolno. I tym bardziej próby testowania tego lockdownu trwają. No i teraz pytanie brzmi następująco. Moim zdaniem Polacy znoszą to cały czas stosunkowo dobrze. Tutaj Rafał cytowałeś dane CBOS-u, że 40% ma już serdecznie dosyć. Po prawie roku na lockdownie, po prawie roku zamknięcia, my przecież w tym studio się widzieliśmy, no niedługo rocznicę będziemy obchodzić zamknięcia studia i tego, że sobie uprawiamy naszą komentatorkę za pomocą urządzeń elektronicznych. Także to najlepiej pokazuje charakter zmiany, jaka zaszła w naszym życiu i póki co znosimy to w miarę dobrze. Natomiast tutaj kwestie pragmatyczne, że lockdown jest fatalnym narzędziem i wszyscy mają go serdecznie dosyć, ale póki co nikt lepszego narzędzia na walkę z koronawirusem nie znalazł. To jest jeden element. A drugi element, który moim zdaniem bardzo skutecznie paraliżuje, no bo można by sobie rzeczywiście wyobrazić sytuację, że stosujemy lockdown, który chirurgicznie przycinamy w poszczególnych dziedzinach. Zastanawiamy się, czy może jednak siłownię otworzyć, ale pozwalać, żeby na siłowni nie było więcej niż dwie osoby w danym momencie i potem każdy jest wszystko bardzo precyzyjnie dezynfekowany i wietrzony. Na przykład. No i lepsze dwie osoby niż żadna. No to ktoś poćwiczy i siłownia przynajmniej na tych dwóch osobach zarabia. Na tych dwóch osobach by zarobiło. Można by taki scenariusz, to samo można zrobić z restauracjami, tylko że na to się jeszcze nakłada czysta gra polityczna i tutaj jest moim zdaniem kompletnie nie można tego, znaczy to jest moim zdaniem główny miernik, bo nikt nie ma pomysłu, jak walczyć z koronawirusem, to w związku z tym stosuje się wszyscy, jak jeden mąż na całym świecie stosują lockdowny, bo nikt nie ma lepszego pomysłu, jeden patrzy na drugiego. Natomiast na koniec dnia PiS
w 2023 roku musi się obronić. Już wiadomo, że się nie obroni i że uchronił Polskę przed koronawirusem, no bo nie. PKB poszło w dół mocno, jesteśmy po raz pierwszy od 92 roku poniżej zera, czyli recesja gospodarcza. W 2020 roku zmarło 70 tysięcy osób więcej niż w roku 2019, co pokazuje niezbicie, jaka jest skala koronawirusa. Wydatki na sprzęt z Chin, i dobry, i niedobry, na szpitale potrzebne, niepotrzebne, ogromne. Straty są duże. Straty będą jeszcze większe. Wiadomo, że PiS będzie musiał się w jakiś sposób z tego wytłumaczyć w kampanii wyborczej. No i skoro nie uchronili przed koronawirusem, żadne państwo nie uchroniło, to muszą dowieść, że zrobili wszystko, co było w ich mocy, żeby te straty zminimalizować. No i proszę sobie wyobrazić, jakby to teraz wyglądało. Cały świat stosuje lockdowny. Polska odchodzi w tym momencie od lockdownów, bo wszyscy mają dosyć, bo restauratorzy, bo siłownie, bo hotelarze i tak dalej. I kampanii wyborczej natychmiast Hołownia z Platformą Obywatelską, z PSL-em i całą resztą przypuszczają gremialny atak na PiS. Zobaczcie, odeszliście od lockdownu i 70 tysięcy osób umarło więcej niż w 2019 roku. Ewidentne wystawienie się na strzał polityczny i moim zdaniem to jest główna przyczyna, dla której PiS cały czas trzyma się kurczowo tego lockdownu, bo opozycja nie dopuszcza innej możliwości. PSL zaczął mówić o tym, żeby poluzować lockdown, zaczął o tym mówić w czwartek, zaczęła o tym mówić w czwartek Platforma Obywatelska, żeby poluzować lockdown. Szukałem wypowiedzi Hołowni, który już jest ważnym graczem politycznym, przynajmniej na tu i teraz. Hołownia o lockdownie nic nie mówi, zarzuca tylko rządowi, że jest za duży chaos, a poza tym nie mówi o tym ani słowa. Czyli co by sugerowało, że gdyby PiS teraz poluzował lockdown, to Hołownia potem to wykorzysta w kampanii wyborczej, że poluzowanie lockdownu doprowadziło do tylu i tylu zgonów w Polsce i winny za to jest PiS i ma krew na rękach. Także moim zdaniem kalkulacja polityczna jest w tym wypadku kluczowa. PiS, dopóki nie będzie miał gwarancji, że nikt tego politycznie nie zdyskontuje, nie zrezygnuje z lockdownu, no chyba, że się pandemia skończy. No ale każdy wie doskonale, że cokolwiek zrobi rząd, to każda opozycja zawsze będzie mówiła, że gdyby zrobił inaczej, to byłoby lepiej. No jeżeli PiS nie poluzuje lockdownu, to będą mówić to, co mówi Konfederacja, że gdyby nie ten lockdown, to by było w sumie mniejsze zło. No. A czyli no tak, ale zachowajmy proporcje. Mniejszym ryzykiem jest w kampanii wyborczej tłumaczyć się z tego, że kilka hoteli zbankrutowało i trzeba było zlikwidować kilka siłowni, niż tłumaczyć się z tego, że zginęli ludzie. To jednak jest całkowicie inna, to jest całkowicie inna skala problemu. Ale właśnie ludzie giną wskutek lockdownu. No, mówię, że 70 tysięcy, ja słyszałem o 90, ale... Dane pokazują, że 70 tysięcy w 2020, bo jesienią był poluzowany lockdown. Jesień wypadła fatalnie. Oni już zrobili. Ale to nie są zgody covidowe. To są zgody właśnie będące skutkiem tego, że nic poza covidem w tej chwili się nie liczy. Tak, ale nikt nie ma lepszego pomysłu, w jaki sposób radzić sobie z koronawirusem. W związku z tym oni się kluczowo trzymają jedynego pomysłu, jakiego mają. Opozycja też nie ma. W związku z tym opozycja, jedyny atak, jaki potrafiłaby przypuścić, to powinnaby przypuścić, odeszliście od lockdownu i dlatego ludzie zmarli. A tak to będą mówić, że no oni będą się bronić. No robiliśmy co w naszej mocy. Trzymaliśmy na tym lockdownie ile się dało. Dług publiczny wystrzelił, firmy bankrutowały, a my nie, twardo walczyliśmy o każde życie ludzkie. Respiratorów nakupowaliśmy, szpitali naotwieraliśmy. No to jest ten, jak trochę dziennikarz. Dziennikarz, jest takie powiedzenie, jak dziennikarz zdaje przed sądem, że dziennikarz nie musiał napisać prawdy, ale dziennikarz musi dowieść, że dochodził do tej prawdy z pełną rzetelnością i starannością procesów. PiS musi dowieść, że dokonał pełnej staranności i rzetelności w procesie walki z koronawirusem, dlatego nas tak trzymają długo na lockdownie. Czyli mamy taką grę, gdzie jedni będą obstawiać lockdown, a drudzy będą obstawiać nie lockdown, a za 3 lata zobaczymy, którzy zdołali przekonać publiczność. Przy czym co do meritum, to nie ma ono nic tutaj do rzeczy. W związku z tym zróbmy krótką przerwę. Się takie pojawiły na przykład propozycje. Otwórzmy mały powiat i zobaczmy, jak to działa. W reżimie sanitarnym chodzą siłownie, hotele i tak dalej i zobaczmy, jak to działa. Nikt w całej Europie nie odważył się na taki eksperyment. Ale poza Europą owszem i nie słyszałem, żeby Turcja wymarła albo inne kraje, ale już jak powiedziałem, w tej chwili... Pytanie, co słyszymy w Turcji akurat, tak? A w Turcji to by zmarły 2 miliony z powodu koronawirusa i byśmy w ogóle o tym nie usłyszeli, taki kraj. Krótka przerwa.